Cześć! Przed nami 4. tydzień kwietnia i mimo, że widzimy się tylko 3 dni, bo od środy do piątku, to nie zabraknie dla Was ciekawych wydarzeń na naszej uczelni. A dlaczego siedzę w parku na trawie? Bo właśnie tu, w parku imienia Jana Pawła II od 23 maja będą odbywały się juwenalia. A teraz zapraszam Was na 4. tydzień po tygodniu. Jesteś osobą kreatywną i w przyszłości chcesz założyć swój własny biznes, to mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość, bo już 24 kwietnia o godzinie 15 w czytelni Altum w ramach cyklu Job Talk odbędą się warsztaty, jak rozwinąć koncepcję biznesu, aby zwiększyć szanse firmy oraz Demo Day, na którym będziesz mógł zaprezentować swój projekt oraz dostać indywidualny mentoring. Zapraszamy! Po raz pierwszy w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu turniej debat parlamentarnych odbędzie się w murach naszej uczelni. Zapraszamy. To już 27 kwietnia. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem, to więcej informacji znajdziesz na naszej stronie na Facebooku TV UEP. Juwenalia 2019 już niedługo, a na stronie www pojawiają się regularnie informacje o artystach, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji. Tym razem impreza jest biletowana. Dla studentów jest specjalna oferta i są to bilety jednodniowe za 10 zł oraz karnety 3-dniowe za 25 zł. Jeżeli zależy Ci, by na teren juwenaliów wejść za darmo, to należy spełnić 2 warunki. Po pierwsze, do godziny 20 należy przejść przez bramki, czyli do kolejek do bramek należy odpowiednio wcześniej się ustawić. Po drugie, należy na tych bramkach pokazać aktualną legitymację studencką. Wszelkie informacje znajdziecie na oficjalnych kanałach juwenaliów.